Halo, halo. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Za chwilę się okaże, czy w ogóle mnie słychać. Słuchajcie, to dajcie znać, czy mnie widać i czy mnie słychać. Bo ja jestem bardzo daleko i nie wiem. Tak, dalej. Cześć. Słychać i widać. Dobra. Okej, słychać i widać, super. Bardzo się cieszę, to będziemy powolutku zaczynać. Słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiaj bez żadnych technicznych niespodzianek. Ja jestem daleko, praktycznie w samym sercu Gór Świętokrzyskich, na wsi i z tym internetem to jest tak, wiecie, różnie, więc mam nadzieję, że nie będzie żadnych niespodzianek. Ale siedzę pod samym routerem, więc będziemy tutaj działać. Ja przewidziałam sobie taki ten czas na tego live'a 30, 40, 5 minut do 50, bo na pewno, kiedy jest to live prowadzone we dwie osoby, kiedy się rozmawia, jest to ciekawsze po prostu. A tak jak jedna osoba gada, no to wiecie, aczkolwiek przygotowałam sobie trochę rekwizytów i mam na przykład mojego pomocnika. Mam też parę sensownych gadżetów pomocy, więc coś tam sobie coś porobimy, pokazuję. Ale no, ponieważ jest to bardziej o zabawach niż o zabawkach, a więc no, to parę rzeczy tak poglądowo, żeby pokazać. Więc tak to będzie wyglądało. I słuchajcie, jaki jest plan? Parę słów w ogóle o zabawie sensorycznej, w ogóle po co i dlaczego i o co chodzi. I powiem też parę słów o zmysłach, jakie są generalnie takie najważniejsze zasady, jeśli chodzi o zabawy sensoryczne, o bawienie się, bo jest też trochę mitów na ten temat, jest kilka ważnych takich reguł czy zasad, o których trzeba pamiętać, bawiąc się w ten sposób. Więc chciałabym to poruszyć. Oczywiście to będzie tylko trochę w tym temacie. Ja bym mogła gadać i gadać, żeby was nie zanudzić. Natomiast no, jakieś takie najważniejsze rzeczy chciałabym powiedzieć. Ale proszę was o komentowanie. Mi się tu wszystko wyświetla, żebyście dawały znać, czy dawali. Jeśli mam jakichś panów, na razie widzę same dziewczyny. Czy się zgadzacie, czy jakieś wasze doświadczenia w tym temacie. Ponieważ no, mamy mało czasu, a dużo jest tych zabaw, więc ja tak tylko pokrótce opowiem i pokażę jakieś przykładowe. Tak, live będzie zapisany. On jutro oczywiście będzie dostępny od dzisiaj, będzie dostępny przez 24 godziny, natomiast on będzie zapisany i będzie na YouTubie, więc spoko. Na moim koncie, na YouTubie, na kanale. Słuchajcie, kilka takich najważniejszych zasad, jeśli chodzi o niemowlaki, na co zwrócić uwagę, jak się bawić. Oczywiście kilka jakichś takich przykładowych zabaw. Będą też te roczniaki i dwulatki, to są też takie dosyć. To jest taka dosyć ciekawa grupa wiekowa, jeśli chodzi o zabawę. Natomiast pamiętajcie, że ten wiek jest taki orientacyjny też, jak się pytacie, a zabawy dla roczniaka, zabawy dla dwulatka. Tutaj w zabawach sensorycznych raczej bierze się pod uwagę ten po pierwsze etap rozwojowy, a wiecie, że między dziećmi to może być nawet pół roku różnicy w kontekście wieku, ale też bierze się pod uwagę bardzo preferencje sensoryczne dziecka i to jest najważniejsze, czyli nie sam wiek, a to, jakie dziecko ma preferencje, jakich zabaw unika, jakich zabaw poszukuje. Myślę, że to na początku może być trudne, zwłaszcza dla rodziców niemowląt, bo tutaj jest taki dosyć duży stres, jeśli chodzi o te wszystkie zabawy, no ale zaraz to sobie powiemy. No, oczywiście powiem trochę też o tych przedszkolakach.
bo to też jest taka bardzo fajna grupa wiekowa. I słuchajcie, i pytania, bo wysyłaliście do mnie pytania. Oczywiście będzie też czas, mam nadzieję, że będzie ten czas, też czas na pytania tutaj, będę mogła Wam poodpowiadać. Natomiast dostałam sporo pytań. Niestety część z tych pytań już jest taka bardziej w temacie konkretnych jakichś Waszych pytań a propos zaburzeń, czy dane zachowanie, czy może świadczyć o zaburzeniach. To nie dzisiaj nie jest ten temat. Natomiast słuchajcie, na pewno zrobimy sobie temat o tych lampkach alarmowych i konkretnych zachowaniach, czy one mogą świadczyć o jakichś trudnościach sensorycznych dziecka, czy nie. I myślę, że to będzie live kolejnym, być może nawet w przyszłym tygodniu, ale to oczywiście dam Wam znać. Natomiast dzisiaj stricte skupimy się na zabawach. I najwięcej pytań było właśnie o zabawy dla 10-miesięczniaków, roczniaków, półroczniaków, dwulatków, przedszkolaków, czterolatków, więc chciałabym, żeby każdy sobie dzisiaj wziął coś dla siebie. Natomiast, no słuchajcie, no, nie jestem w stanie bardzo dużo przekazać, ale zapraszam oczywiście na bloga, zapraszam do książki. Teraz też na blogu się bardzo dużo zabaw sensorycznych. Bardzo dużo zabaw sensorycznych pojawia i takich zabaw 3 minuty, które można już z maluchami się bawić, więc na pewno znajdziecie. Więc jest, ale jest trochę takich fajnych pytań, ja sobie je tutaj zapisałam. I jedno jest pytanie, które mnie po prostu rozwaliło i od niego zacznę. Kto sprząta po tych zabawach? No, oczywiste jest, kto sprząta po zabawach sensorycznych, w zależności od wieku dziecka. No, jak mamy malucha, no to wiadomo, że my sprzątamy. Z dziećmi starszymi jest tak, że możemy trochę z nimi tutaj ponegocjować i umówić się, że będziemy sprzątać razem, bądź dziecko posprząta, zależnie jaki mamy typ, czy bardziej współpracujące, czy mniej. Natomiast też a propos, słuchajcie, sprzątania na blogu jest taki wpis na temat zabaw, które ułatwiają sprzątanie. Ja też mam kilka patentów, o których Wam powiem, jeśli chodzi o sprzątanie po sensu zabawach. Bo niestety zabawy są super, ale często, zwłaszcza po tych zabawach brudzących, jest ogromnie dużo sprzątania i to jest upierdliwe. To tak jest po prostu. Dobra, to co? Tak, już widzę, że się śmiejecie. Słuchajcie, to bardzo, bardzo Was proszę. Może mamy już sporo osób. Dużo dziewczyn mi pisało, że dla nich ta godzina jest za wczesna, więc będą po prostu sobie dołączać w trakcie albo gdzieś tam na YouTubie szukać później tej relacji. Okej, ale mam takie pytanie, właśnie to napiszcie, jak macie dzieciaki. To w jakim wieku? Tak mniej więcej, żebym się zorientowała, żebym zobaczyła, jakich rodziców czy opiekunów, osób pracujących z dziećmi jest najwięcej. Którzy rodzice właśnie, czy opiekunowie najchętniej się interesują tym tematem. Mamy 11 miesięcy. Okej, 2 lata. Słuchajcie, właśnie z tymi dwulatkami jest tak ciekawie, nie? Że dużo rodziców pyta o te zabawy, bo zaczyna się trochę robić ciężko. Ale mamy niemowlaki, 6 miesięcy, 6,5 miesiąca, 4 miesiące wcześniej, to wcześnie, tak? 6 lat, 2,5, 5 miesięcy, 10 miesięcy, 3,5 roku, 2 lata, 5 miesięcy, 8 miesięcy. No, widzę, że po prostu mamy cały rozstrzał, mamy niemowlaki, mamy żłobczaki, jak ja to nazywam, dzieci między rokiem, a trzylatka. Mamy oczywiście trochę przedszkolaków. Słuchajcie, idealne to w ogóle w zabawach sensorycznych jest, że można te same zabawy proponować dzieciom w różnym wieku, tylko troszeczkę je zmieniając, troszeczkę je podkręcając. Też o tym za chwilę powiem. Czyli jak ktoś ma i roczniaka, i czterolatka, i widzę dwulatek, i 9 miesięcy, to można zrobić to z ten sam materiał, tą samą propozycję zabawy, tylko
troszeczkę ją zmodyfikować. Ciekawe też jest to, że w zabawach sensorycznych to jest jedna z tych zasad zabaw, że dzieci je bardzo fajnie modyfikują i dzieci same nam pokazują, co chcą z tym zrobić, co jest najfajniejsze. I to jest właśnie taką też ideą tych zabaw sensorycznych. No dobra, dlaczego w ogóle zabawy sensoryczne? Czy zabawy sensoryka wspiera rozwój? Ostatnio taka była trochę dyskusja w internecie, o co z tym chodzi, bo że moda na sensorykę, a w ogóle to nie jest, bo dzieci to się same tak stymulują sensorycznie, że nie trzeba w ogóle stymulować tego rozwoju. I to oczywiście, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Bo jest marketing sensoryczny. Oczywiście, słuchajcie, jest marketing sensoryczny i to już od dawna. I my się też nim spotykamy w marketach, jak robimy zakupy. No teraz trochę mniej. Ale kiedy leci muzyka, która ma nas prowadzić w dobry nastrój, żebyśmy sobie coś kupili więcej, to są zapachy w sklepach na przykład, które też mają nam poprawiać nastrój. To jest odpowiednie bodźce wzrokowe na linii naszego wzroku, żebyśmy kupili więcej. No marketing sensoryczny istnieje. Natomiast no, zrobił się od paru lat boom wśród rodziców. Powiem Wam, że jak ja zawsze o tym opowiadam, jak moja sensu córka właśnie się urodziła, ja szukałam takich zajęć sensorycznych dla niej i nie było w Warszawie wyboru. To było 7 lat temu. I 7 lat temu faktycznie nie było tego marketingu, nie było tylu możliwości, tak wiele się nie mówiło, natomiast przez ten czas myślę, że bardzo mocno temat się rozwijał i są tego plusy i minusy. Bezsprzeczne jest to, że zabawy sensoryczne, czyli zabawy, które stymulują zmysły dziecka, są rozwojowe, rozwijają i są bardzo potrzebne. Oczywiście dziecko też samo się stymuluje w sposób naturalny, w ogóle codzienna zabawa i aktywności stymuluje zmysły, ale uwaga, żyjemy teraz w takim świecie, że no niestety często jest tak, że trzeba trochę pomóc dzieciom, trzeba trochę zwrócić uwagę na pewien rodzaj zabawy, chociażby kwestia mediów cyfrowych i tego wszystkiego, co się dzieje, tego, że dzieci za mało wychodzą na dwór, za mało przebywają na dworze, za mało biegają, za mało się ruszają. To jest problem. Czyli nie chodzi o to, że my musimy naszym dzieciom nie wiadomo jakie kupować zabawki sensoryczne, nie wiadomo jakie wspaniałe zabawy wymyślać. Tylko chodzi o to, żeby spojrzeć troszkę na dzieciaki przez sensoryczne okulary i pamiętać o pewnych zasadach. I wtedy też nie damy się wkręcić w ten szalony marketing sensoryczny, że tam dzieci muszą mieć wszystko sensoryczne. No nie, no nie do końca tak jest. Dobra, ale bezsprzeczne jest to, że bez stymulacji zmysłów nie ma rozwoju, mózg dziecka po prostu nie będzie odpowiednio bodźcowany, stymulowany i są badania, które pokazują, że co się dzieje z mózgiem dzieci, które właśnie nie miały odpowiedniej stymulacji sensorycznych, nie miały tych doświadczeń sensorycznych i wygląda to tak, że te dzieci mogą się gorzej rozwijać. Są badania, które w ogóle pokazywały, że te dzieci to wpływało na ich rozwój intelektualny, poznawczy, łącznie z w ogóle funkcjonowaniem psychofizycznym. Jest to po prostu potwierdzone naukowo, więc jak ktoś Wam powie, że zabawy sensoryczne to jest ściema, to, no, to nie, badania naukowe potwierdzają, że nie ma rozwoju bez stymulacji zmysłów. Okej. I teraz o czym my musimy pamiętać? Musimy po prostu pamiętać o tym, że mamy więcej niż pięć zmysłów. I to jest to bardzo ważne, ponieważ ja bardzo mocno śledzę cały czas ten rynek sensoryczny i niestety cały czas jeszcze mówi się o pięciu zmysłach. Zajęcia sensoryczne Five Senses, bardzo jakieś modne różne zajęcia, gdzie się stymuluje wszystkie pięć zmysłów, i to już jest, słuchajcie, nieprawda. No, wiemy o tym, że tych zmysłów jest więcej. I właśnie w integracja sensoryczna, metoda integracji sensorycznej na przykład właśnie o tym mówi, że mamy więcej niż pięć zmysłów. Oprócz oczywiście słuchu, wzroku, dotyku, smaku i węchu, czyli to jest te pięć zmysłów najbardziej znanych. Mamy jeszcze układ przedsionkowy, czyli układ równowagi. Mamy jeszcze
Układ proprioceptywny, czyli czucie głębokie. I teraz jeszcze według takich najnowszych już doniesień wiemy o tym, że został wyodrębniony ósmy zmysł, interocepcja, czyli tak zwane czucie trzewne. I tutaj, słuchajcie, też są pewne zabawy i aktywności, żeby rozwijać to czucie trzewne, żeby rozwijać świadomość pracy wnętrza własnego ciała. To ma bardzo duży wpływ na nasze emocje, ale dzisiaj my o tym nie będziemy w ogóle mówić. Ja myślę, że to jest tak ciekawy temat, że to w ogóle to osobny live, webinar, szkolenie to w ogóle. Ten temat będzie potraktowany osobno. Natomiast dzisiaj sobie powiemy tak ogólnie. O tych siedmiu zmysłach, a nie pięciu, pamiętajcie, na co trzeba zwrócić uwagę. I są takie mity, i niestety, na przykład, wiele osób myśli, że zabawy sensoryczne to są zabawy. No właśnie, może wy mi napiszecie, jak pierwszy raz usłyszeliście o zabawach sensorycznych, to o czym pomyśleliście? O czym pomyśleliście? Bo są takie najczęstsze skojarzenia, że zabawy sensoryczne to są które zabawy? No, czekamy, czy ktoś mi napisze. Które to są zabawy sensoryczne? Pierwsze skojarzenie, tak? Wiecie, tak po prostu sensoryka, zabawy sensoryczne to które? Co najczęściej widać w internecie na przykład? No tak, dotyk. Brudne, oczywiście. I zabawki czarno-białe. I słuchajcie, i dziękuję Wam, bo tutaj mamy właśnie całe to, o czym chciałam powiedzieć. Przede wszystkim masy plastyczne, masy sensoryczne, zabawy brudzące. I okej, i oczywiście i są to zabawy sensoryczne, jak najbardziej, ale to nie są główne zabawy. Jest tych zabaw znacznie więcej. I z jednej strony to bardzo modna metoda zabawy brudzącymi masami sensorycznymi. Jest to tyle fajna, że dzieci się oswajają z tym, ale po drugie trochę zrobiła złego w sensoryce, że wszyscy teraz uważają, że zajęcia sensoryczne to jest brudzenie. No nie, słuchajcie. Zajęcia sensoryczne, zabawy sensoryczne to jest znacznie więcej. Brudzenie to jest tylko jeden jakby etap. My terapeuci, w ogóle pedagodzy robimy to od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, tak? Tak, ciapa. Ciapa, to moja mama mówi. Tak, ciapanie się oczywiście, ale to jest tylko jeden z wycinków. I chcę, żebyście o tym pamiętali. Tak, sensoryczne, nie zawsze brudne tutaj, jak najbardziej. Więc pamiętajmy, że oczywiście to są zabawy też sensoryczne, ale sensoryka i zabawy to jest jeszcze coś więcej. Druga rzecz, ktoś tutaj napisał już, bo mi to przeleciało, że czarno-białe, tak, kontrasty. Słuchajcie, to jest kolejna rzecz. Oczywiście to w ogóle to było pierwsze, jeszcze zanim powstały te zabawy brudne, sensoryczne i moda na te zabawy, to najpierw z sensoryką kojarzyły się kontrasty czarno-białe. I tutaj jest tak samo, słuchajcie, okej, tak jest, ponieważ noworodek i małe dziecko w pierwszych miesiącach najlepiej widzi kontrasty. I są badania, które potwierdzają, które to potwierdzają, tak? Natomiast to nie oznacza, że dziecko musi być non-stop obkładane tymi obrazkami, bo jak nie będzie rodzic ćwiczył z takim 2-3-miesięcznym dzieckiem, to dziecko nie będzie miało prawidłowo funkcjonującego zmysłu wzroku. No po prostu bierutna bzdura. Przecież przede wszystkim zmysł wzroku rozwija się w kontakcie z rodzicem, tak? Czyli wtedy, kiedy mama bierze maluszka na ręce i jest z nim twarzą w twarz. Te karty, książeczki do stymulacji wzroku oczywiście jak najbardziej, ale jako opcja, jako wspólne oglądanie i nie najwcześniej. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem, żeby przez pierwsze 2-3 miesiące dziecko specjalnie stymulować sensorycznie, tylko właśnie bardziej w taki sposób naturalny. Okej, więc to są te mity. Jakie są jeszcze mity? Słuchajcie, no właśnie, że sensoryczne to przede wszystkim słuchowe, wzrokowe
i dotykowe, a gdzie reszta? Czyli sensoryczne, zabawy sensoryczne to są takie, które obejmują zabawę wszystkimi zmysłami. To są, aktywizują wszystkie zmysły, i węch, i smak, i oczywiście równowagę, i propriocepcję, czucie głębokie. Okazuje się, że tych zabaw dzieci teraz mają najmniej, ruchowych i proprioceptywnych. Zaraz sobie jeszcze właśnie powiemy o nich więcej. I stąd też się biorą różne trudności z zachowaniem, ze snem. Niekoniecznie muszą mieć zaburzenia sensoryczne, po prostu mogą mieć za mało zabaw, takich, które potrzebują, a być przebodźcowane wzrokowo czy słuchowo. I tutaj jest, słuchajcie, właśnie ta kwestia, o której ja chciałam Wam powiedzieć, jakie są zasady, jeśli chodzi o zabawy sensoryczne. Po pierwsze, najważniejszymi zmysłami w rozwoju dziecka są zmysł dotyku, zmysł równowagi, czyli układ przedsionkowy, oraz czucie głębokie, czyli układ proprioceptywny. I tych zabaw dzieci potrzebują w rozwoju najwięcej. To jest w ogóle podstawa. Dotyk i nie brudzenie. Znaczy, brudzić się mogą jak najbardziej, powinny się brudzić, ale też zupełnie inne zabawy. Tutaj piszecie, oczywiście dotykanie, przytulanie, mizianie, zabawy różnymi fakturami, kolczastą piłeczką. Oczywiście ja też przygotowałam piłeczkę, tak? Więc jak najbardziej różne zabawy dotykowe, zabawy przedsionkowe, czyli po prostu związane z ruchem i zmianami pozycji ciała, zmianami pozycji głowy. I zabawy proprioceptywne, czyli wszystkie mocne zabawy, takie, gdzie pracują mięśnie, więzadła, stawy, gdzie jest rozciąganie, ściskanie, dociskanie. Tych zabaw dzieci, mocny docisk, tych zabaw dzieci mają za mało, tych bodźców dzieci mają za mało w rozwoju. Zobaczcie, jak się świat zmienia. Kiedyś dzieci biegały po podwórku. Ja pamiętam, że cały dzień po szkole to było podwórko i dopiero się wracało do domu na wieczorynkę, na kolację. Teraz no, zupełnie to inaczej wygląda. No, tego ruchu jest zdecydowanie za mało. Kiedyś nie było tabletów, nie było smartfonów, tak? Dzieciaki inaczej spędzały czas, więc to też jest taki znak czasu i to też jest bardzo ważne. Czyli mamy tak, za mało tych zabaw, jeśli chodzi o trzy podstawowe systemy zmysłowe, a niestety dzieci są przestymulowane jakimi bodźcami, na pewno. Wiecie, wzrokowymi i słuchowymi. Czyli znowu, nawet jeśli chodzi o aktywności takie codziennie, jest za dużo, po prostu jest za głośno, w szkołach, w przedszkolach jest za głośno, w miastach jest głośno, na wsi jest troszeczkę inaczej, ktoś mieszka. I tak samo jest ze wzrokiem, i tutaj znowu to jest kwestia przeładowanych wnętrz, to jest kwestia tego, jak wyglądają przedszkola, żłobki, szkoły, ale też jest kwestia oczywiście spędzania czasu w mediach cyfrowych. Teraz, jak my się bawimy z dziećmi i dokładamy im jeszcze dużo zabaw wzrokowych i słuchowych, to my jeszcze im po prostu dowalamy. Czyli chodzi o to, żeby znowu taką zrobić przeciwwagę. Czyli by więcej zabaw tych przedsionkowych, dotykowych, proprioceptywnych, a mniej bądź taką większą zwrócić uwagę na jakość tych wzrokowych i słuchowych. Oczywiście ciężko jest o ruch, kiedy jesteśmy teraz w mieszkaniach i ktoś nie ma podwórka, dlatego tym bardziej trzeba zadbać o to i zwrócić na to uwagę, i zaraz sobie powiemy, w jaki sposób. Więc tak, mamy trzy podstawowe systemy zmysłowe, mamy ograniczenie tych zabaw słuchowo-wzrokowych, czy bodźców słuchowo-wzrokowych, niekoniecznie samych zabaw. Sensoryka to nie tylko brudzenie, to nie tylko kontrasty, tylko o wiele więcej. Trzeba spojrzeć szerzej na ten temat. I teraz pytanie. Od kiedy zaczynamy w ogóle? Tu jest dużo rodziców niemowląt. Ciekawa jestem, czy ktoś czytał książkę. Dajcie znać, kto czytał książkę, a kto jeszcze nie. Tam jest bardzo mocno to zaznaczone. Słuchajcie, pierwsze 3 miesiące dziecka w ogóle dajemy mu totalny luz, nie robimy specjalnie, nie aktywizujemy, nie stymulujemy, nie stosujemy zabaw takich celowych. Dla mnie te pierwsze 3 miesiące to jest czas na bycie z maluchem i taką naukę siebie. I potem po trzecim, czwarty miesiąc faktycznie
te zabawy sensoryczne możemy powolutku wprowadzać, ale też w kontakcie jeden na jeden ze zwróceniem uwagi na bazowe systemy zmysłowe, czyli przedsionek, dotyk, propriocepcję, ze zwróceniem uwagi na bodźce słuchowe i wzrokowe. I to jest ten taki czas, kiedy dopiero zaczynamy się uczyć tych aktywności, tej zabawy, tego, jak nasze dziecko reaguje, czy mu się to podoba, czy nie, bo już słuchajcie, u takiego malucha widać, jakie on ma preferencje sensoryczne, czy jest bardziej wrażliwy, czy właśnie więcej poszukuje i lubi, jak się więcej dzieje. O profilach sensorycznych też oczywiście zrobimy sobie live'a, to będzie kolejny po tych lampkach alarmowych. Tutaj też padło pytanie, od razu odpowiem. Ta książka jest napisana dla rodziców dzieci do 18 miesiąca, więc jak ktoś ma roczniaka, spokojnie sobie może z niej korzystać. I to nie jest tak, że te zabawy, które są zaproponowane, one już się nie nadają dla dzieci starszych. One są po prostu bezpieczne dla maluchów, czyli jest ta granica w dół zachowana, natomiast spokojnie można je w nie bawić się z dziećmi starszymi. I ja Wam gwarantuję, kto ma na przykład teraz malucha i dziecko starsze i się bawicie w te zabawy, to myślę, że rodzice potwierdzą, że spokojnie starszaki też, tylko straszakom się oczywiście trochę bardziej modyfikuje zabawę, bo jeżeli zrobimy masę sensoryczną, nie wiem, z marchewki dla niemowlaka, takiego 10-12 miesięcy, to on się trochę tym pociapie, pougniata, porwie i on nie będzie robił ciasteczek, nie będzie wyklejał, nie będzie oblepiał samochodzików na przykład. A ta sama masa dana przedszkolakowi, kiedy my mu na przykład zakopiemy tam jakieś skarby w tej masie i dziecko musi je odkopać, albo kiedy na przykład wymyślimy, że nie wiem, pieczemy ciasteczka marchewkowe dla króliczka i będziemy wykrawać różne elementy, czy lepiej kręcić kuleczki, to już jakby tą samą zabawę modyfikujemy dla dziecka starszego. Więc ona spokojnie, spokojnie może się przydać. Książka dla starszych dzieci. Słuchajcie, jest dużo dla dzieci starszych z takimi aktywnościami sensorycznymi, bardziej to już są one już pisane dla rodziców dzieci, które mają jakieś trudności sensoryczne, ale też Wam coś Wam za chwilę pokażę z takimi aktywnościami właśnie stymulującymi integrację sensoryczną dla dzieci starszych. Może jak już jest pytanie, słuchajcie, patrzę, o i to jest bardzo fajna pozycja, zaraz Wam pokażę. Myślę, że to mogę polecić. To w ogóle polecam te książki Niezgrane dziecko dla rodziców, którzy chcą poznać temat integracji sensorycznej. I to jest taka książka właśnie Zgrane, niezgrane dziecko i tutaj jest 50 prostych ćwiczeń, które pomagają rozwijać się i rosnąć. I to jest taka fajna pozycja dla przedszkolaków. Mogę ją spokojnie polecić. Więc sobie zobaczcie, to jest Karol Kranowicz, w ogóle wszystkie książki jej polecam o integracji sensorycznej dla osób, które chcą zgłębić temat. I słuchajcie, jak mamy takie maluchy, co jest najważniejsze w zabawach sensorycznych? Gdzieś od pół roku już możemy sobie na coraz więcej pozwolić, bo te pierwsze jeszcze miesiące się uczymy. Natomiast chcę Was przestrzec, żebyście, jeżeli, no teraz wiadomo, jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że to wszystko gdzieś tam ruszy i wróci do normy. Nie polecam Wam zajęć takich grupowych, sensorycznych zwłaszcza, poniżej 6 miesiąca. Ja w swojej praktyce, jak prowadzę moje zajęcia smyku multisensoryka, czy prowadzą dziewczyny, rzadko się zdarza, żeby dziecko poniżej 6 miesiąca było gotowe na zajęcia. Te pierwsze pół roku to jest jednak czas taki bardziej do spędzania nie w grupie większej, ale w takich mniejszych, kameralnych środowisku. Więc niekoniecznie, dzieci po prostu nie są gotowe. Ja uważam, że w ogóle nie powinno się prowadzić zajęć sensorycznych poniżej 6 miesiąca, ale sporo dzieci, które przychodziły na zajęcia w 6 miesiącu, jeszcze nie były gotowe i jeszcze potrzebowały na przykład miesiąc, dwa, żeby dojrzeć. Taki idealny moment na rozpoczęcie zajęć, tak jak ja zauważyłam, to nie jest związane z tym, że dziecko musi siedzieć, ale na przykład te 8 miesięcy to w wielu przypadkach to już był taki czas, że dzieciaki były gotowe. Natomiast uważam, że jeżeli ktoś proponuje zajęcia sensoryczne dzieciom poniżej 6 miesiąca, to jest błąd. To jest błąd, tego się nie powinno robić.
Bardzo ważne jest, i potem już słuchajcie, powyżej tego 6. miesiąca spokojnie możemy z dzieciakami coraz więcej tych zabaw, nie musimy się tego bać, sensorycznych sobie próbować. Bardzo ważna jest aranżacja przestrzeni, czyli tak, tutaj dzieci bardzo lubią, kiedy mają tak zaaranżowaną przestrzeń, że nie mogą się swobodnie bawić, nie potrzebują takiego kierowania. Tak naprawdę wystarczy dać dzieciom, nie wiem, jakieś właśnie czy piłeczki, czy zrobić im masę i one po prostu będą sobie gdzieś tam klepać i rwać i się tym bawić. Czy tak zaaranżować przestrzeń, żeby mogły sobie gdzieś się wspiąć, gdzieś wejść, coś wyciągnąć, coś otworzyć, żeby to było w miarę bezpiecznie, a nie musimy, to nie musi być zabawa zaaranżowana, że zobacz, a teraz zrób tak, albo włóż tutaj, bo jakby niemowlaki mają tak naturalną potrzebę stymulacji sensorycznej, że one robią to same. Słuchajcie, wystarczy, że na zajęciach kładę pudełko z piłeczkami czy z jakimiś innymi pomocami i dzieciaki same wiedzą doskonale, co z tym zrobić. Ze starszymi dziećmi już tak nie jest. Starsze dzieci potrzebują jakiejś historii, potrzebują na przykład powiedzenia, że to są drogocenne kamienie i teraz słuchaj, policzymy sobie te kamienie, zobaczymy, co można z nimi zrobić, albo trzeba je przenieść na drugą stronę statku. Czyli to jest tak, że no, dzieci starsze potrzebują już jakiejś historii, jakiegoś czy z jakiegoś zachęcenia, a maluchy same z siebie po prostu doświadczają. I słuchajcie, to co jeszcze jest ważne przy niemowlakach, żeby nie ograniczać ich tego rozwoju, czyli tak zaaranżować tą zabawę, żeby nie trzeba było za chwilę im czegoś zabierać, wyrywać, zdejmować i gdzieś z jakiejś wysokości, bo to je frustruje, bo one mają taką naturalną potrzebę doświadczania. No i oczywiście, jeśli to są zabawy jakimiś masami czy jakimiś produktami spożywczymi, żeby to było bezpieczne. Moim zdaniem bez sensu jest aranżowanie niemowlakowi zabawy takiej, gdzie on będzie chciał wkładać do buzi, bo pamiętajmy, że branie niemowlęta biorą do buzi różne przedmioty, to jest normalne. Wręcz o tym się teraz mówi, że nie można tego zabraniać i w ogóle dzieci potrzebują i muszą brać przedmioty do buzi, żeby w ten sposób sensorycznie poznają jama ustna. Tutaj jest najbardziej, wargi i jama ustna najbardziej są wrażliwe sensorycznie, bardziej niż dłonie. Więc to jak dziecko nie wkłada przedmiotów do buzi, to jest zastanawiające, dlaczego tego nie robi. Teraz powstała taka bardzo w Polsce wydana została książka Mousing. Ja ją za chwilę będę ją recenzować i na pewno wrzucę ją na bloga, to będziecie mogli sobie też zobaczyć. Jest to bardzo ważny etap w rozwoju i tutaj już nieprawidłowości na tym etapie, jeżeli dziecko nie bierze do buzi, to też mogą świadczyć o problemach sensorycznych. Między innymi. Czyli, jeżeli chcemy dzieciom dać faktycznie jakąś zabawę sensoryczną, żeby to było jadalne. Oczywiście też nie chodzi o to, że jeżeli my zrobimy, czasami pytacie, bo ciastolina z marchewki to ma surową mąkę. No tak, bo też podczas ta zabawa nie polega na tym, że dziecko musi zjeść pół kilo ciastoliny. Tylko no, jeżeli włoży do buzi i spróbuje, bo one rzadko kiedy zjadają, tylko bardziej poznają fakturę, strukturę, to że nie ma takiej sytuacji, że my gdzieś zaraz wyrywamy i robi się afera, tylko no, spróbuję, przeżyję. U mnie na zajęciach nie było żadnej reklamacji. Do tej pory wszystkie dzieci przeżyły, nic złego się nie wydarzyło, więc było ok. Natomiast jeśli Was coś stresuje na przykład, to nie proponujcie takiej zabawy dziecku, żeby też nie robić takich sytuacji, że się stresujecie i gdzieś tam zabieracie dzieciom. To tak jak zabawa, wiecie, w przesypywanie, no to nie ma potrzeby dawać maluchom na przykład, nie wiem, grochu czy fasoli, jeśli Was to stresuje, ale na przykład kaszka kukurydziana jest fajna, kasza manna do zabawy, nie wiem, ryż już jest też taki bardziej, tak? Fakturowo bezpieczny, jeśli Was po prostu to stresuje. Ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że dzieci nawet jak wkładają do buzi, to no, to są jakieś minimalne sytuacje, kiedy dzieci faktycznie połykają. Raczej to jest wzięcie do buzi, żeby spróbować tej struktury, jakie to jest w dotyku. Nie wiem, jakie macie doświadczenia. No, zdarzały się dzieci, które zjadały, ale to mamy przychodziły i mówiły od razu, że dzieci zjadają i po prostu one tutaj już będą czuwać.
I co, i jakie zabawy rekomenduję dla niemowlaków? Słuchajcie, przede wszystkim zabawy dotykowo, przedsionkowo. Po prostu te zabawy będę rekomendować we wszystkich grupach wiekowych. To są oczywiście wierszyki, masażyki. Tutaj mam zabawy paluszkowe i różne wierszyki, masażyki. Tutaj na przykład właśnie z wierszykami wszystkie sroczki, wszystkie kurki, wszystkie kanapki do robienia. Tutaj, słuchajcie, jest taka fantastyczna książka, ja ją wszystkim polecam, też Sensoryczny, piękny świat. Tu są wierszyki na różne zmysły, wierszyki, masażyki i różne zabawy, i ruchowe, i dotykowe, i wzrokowe, i słuchowe. Wszystko jest oparte na wierszykach i na zabawie z rodzicem, więc jest genialna. I w ogóle to, co pani Małgorzata Barańska proponuje, to ja zawsze biorę w ciemno. Są oczywiście też zabawy paluszkowe i to, co się bawimy z maluszkami, więc to też polecam. Ale jest taka nowinka i też wam pokażę. To są pierwsze zabawy z integracji sensorycznej dla maluchów. I to są takie proste zabawy, też z wierszykami. One są bardzo mocno opisane, co dobrego robią. Dla maluszków głównie to są właśnie wierszyki i takie proste rzeczy. Czy oczywiście dużo tych zabaw jest analogicznie takich jak w książce, w Sensorycznym Niemowlęciu. Natomiast my tam nie podajemy też konkretnych jakichś wierszyków, tylko bardziej idee, a tu macie konkretne wierszyki. Po wierszyki też Was zapraszam na bloga, bo tam regularnie publikujemy wierszyki i dla starszaków, i dla maluchów. Jest na przykład o dinozaurze dla przedszkolaków, gdzie są wymienione wszystkie, gdzie masujemy dziecko i są wymienione wszystkie prawie rodzaje dinozaurów. Jest triceratops, który ma trzy nogi, tak, i idziemy dziecku po plecach. Ale też jest w wersji dinozaur taki dla maluszka, który ma tylko cztery wersje i oczywiście w każdym tym wierszyku dinozaur robi hops i zjada dziecko. Nie jest, dzieciaki uwielbiają tego rodzaju zabawę. Więc mamy zabawy, wierszyki, masażyki, zabawy paluszkowe, no i oczywiście zabawy fakturowe. No to jest w ogóle genialne, że może nie musimy kupować jakichś specjalnych sprzętów, wystarczy przejrzeć, co macie w domach, jakie macie gąbki, myjki, jakieś szczotki nieużywane i wystarczy. Słuchajcie, poznawać z dziećmi te faktury i tu nie ma żadnego przepisu konkretnego, że musimy robić to z góry na dół, czy my musimy robić to w jakiś konkretny sposób. Po prostu zawsze obserwujemy dziecko i jego reakcję. Są dzieci, które mają bardziej wrażliwe stopy, są dzieci, które mają bardziej wrażliwe łapy, są dzieci, które mają bardzo wrażliwą głowę i nie lubią. I w ten sposób my też dowiadujemy się o naszym dziecku, tak? Kiedy bawimy się w ten sposób, gdzie może być może ma te bardziej wrażliwe rejony. Oczywiście taka piłeczka, myślę, że warto mieć taką piłeczkę. O czym pamiętajcie, żeby ona nie była twarda i plastikowa, tylko żeby była gumowa i sprężysta. To są te najlepsze piłeczki, bo one fajnie sprężynują, kiedy chcemy dziecku pomasować stopę, na przykład. Jest to po prostu miłe, nie ma takich nieprzyjemnych doznań. I często rodzice na konsultacjach mnie pytają, a tak ładnie taka piłeczka, i potem szukają tej piłeczki, więc ja Wam nie podam jakiejś konkretnej firmy, natomiast no, żeby ona była taka dosyć miękka i sprężynująca. Z takich faktur jeszcze warto na pewno mieć jakieś takie faktury, wiecie, puchate i mięciutkie, żeby zobaczyć, jak dzieci reagują. Aczkolwiek jeśli chodzi o niemowlaki, to one, słuchajcie, nie przepadają za takimi miłymi, miękkimi fakturami. Raczej wybiorą taką. To jest w ogóle numer jeden, hit wszelkiego rodzaju zmywaki, gąbki, papiery ścierne na przykład. Bardzo lubią dzieci właśnie takie wyraziste faktury. Czyli zabawy fakturami, wierszyki, masażyki. Zabawy dotykowe wszelkiego rodzaju. W ogóle masowanie i masaż, tak? To jest super, jeśli chodzi o zabawę sensoryczną. I oczywiście można masować w jakiś określony sposób, typu masaż Chantala, czy jakiś inny rodzaj masażu, a można sobie stworzyć samemu masaż, tylko pamiętajmy o tym, żeby obserwować, czy dziecko lubi.
Czy nie? Czym są? Tu mamy dzieci z cesarek. Jestem ciekawa. Dzieci, które urodziły się poprzez cesarskie cięcie. To dam Wam wyzwanie. No nie muszą być to niemowlaki. Mogą to być też dzieci starsze, ale fajnie to można zaobserwować u niemowlaków. Dajcie znać, czy są jakieś mamy cesarzowe. Na razie nie widzę. Ale no myślę, że tak, bo statystyki pokazują, że trochę tych dzieci się w tej chwili rodzi. Oczywiście tutaj tak. No, bez żadnej oceny. Ja sama się urodziłam poprzez cesarskie cięcie. Moje dziecko się urodziło poprzez cesarskie cięcie. No i tak bywa czasami. Słuchajcie, sprawdźcie w domu, czy dzisiaj, czy jutro, kiedy będziecie mieli obcy, jak wasze dzieci reagują na masaż głowy. I najpierw spróbujcie tak bardzo mocno, z dociskiem, czyli nie miziajcie, nie gliziajcie po głowie, tylko z dociskiem, z takim, słuchajcie, o, tak po prostu warto dotknąć i podociskać tą głowę. Można ewentualnie wziąć jakiś taki mocniejszy masażer i też spróbować pomasować z dociskiem, ale tutaj już ostrożnie, może to być równie dobrze piłeczka. I zobaczcie, jak wasze dzieci reagują. Czy one będą unikały tego dotyku, czy wręcz pokażą wam, że jest super, bo fajnie to już u niemowlaków widać, ponieważ jest taka tendencja, oczywiście to nie jest zawsze, my tylko terapeuci jest i zauważamy taką tendencję. Często dzieci po cesarkach mają nadwrażliwą dotykowo, czyli czucie powierzchniowo głowę i ramiona, czyli ten cały delikatny dotyk to niekoniecznie. Ale jeśli chodzi o taki masaż z dociskiem, to super. To tak jak my, są osoby, które lubią u fryzjera, nie lubią mycia głowy, a są osoby, które uwielbiają, jak fryzjer tam nie mocniej dociska, to w ogóle ja zasypiam. Ja generalnie też jestem urodzona poprzez cesarskie cięcie i zasypiam. Więc sprawdźcie sobie, bo można sobie tak zaobserwować. I to też jest taka informacja, że być może te dzieci po cesarce częściej potrzebują tego docisku głowy. Oczywiście robimy to w taki dosyć delikatny sposób, ale jednak stanowczo dociskam i je to relaksuje i wycisza. Tak samo może być oczywiście z dociskiem stóp, z dociskiem dłoni, ale sprawdźcie sobie. Ten docisk to już mocniejsze masowanie, to jest stymulacja proprioceptywna, nie dotykowa. Tak, nie lubię, jak się dotyka włosy, ale nie chodzi mi o takie głaskanie, dotykanie, tylko bardziej taki docisk. Spróbujcie. Jeśli do tej pory nie robiliście tego, spróbujcie z takim właśnie z dociskiem. Punktowo z dociskiem i zobaczcie, jaka będzie reakcja. Czyli, żeby nie głaskać, ale właśnie docisnąć, nie? I zobaczcie. To nie jest tak, że wszyscy to uwielbiają, ale jest taka tendencja właśnie. Delikatne, nie? Właśnie tak, Martyna. A bardzo delikatne niekoniecznie, a właśnie ten mocny, czyli to taki docisk proprioceptywny. Lubią. Tak też jest przy szybkich porodach, na przykład wtedy, kiedy jest poród, druga faza porodu, bardzo szybka, taka 10-15 minut. Okej. Co jeszcze? Oczywiście mamy zabawy, jeśli chodzi o przedsionek. To generalnie zasada jest taka, że maluchy oczywiście stymulujemy przedsionkowo i delikatnie bujamy, kołyszemy, robimy różne zabawy typu samolocik, bujanie na kolanie, bujanie na dużej piłce. Generalnie sytuacja jest taka, że jeśli wasze dzieci bardzo nie lubią takich zabaw, to się trzeba temu przyjrzeć. Ktoś wcześniej napisał, że bujacie dziecko w kocu i że ono tego nie lubi. To trzeba by teraz spojrzeć tylko, co maluch widzi, bo być może jest tak, że nie bardzo wie, co się dzieje i nie bardzo widzi. Niektóre dzieci, dla nich to jest stresujące. Natomiast
Generalnie zasada jest taka, że no gdzieś tam w normie jest to, że się lubi różne rodzaje ruchu, kołysanie i bujanie. Jeśli dziecko bardzo, bardzo unika, nie lubi się huśtać, nie lubi się bujać, woli być na przykład odurzone albo nie lubi tych zabaw, że tam się troszkę dziecko podrzuca. Ja nie mówię, że do sufitu, tak? Ale że trochę się podrzuca dziecko i ono tego nie lubi, bardzo się wtedy boi, to trzeba się przyjrzeć, czy nie ma takiej nadwrażliwości przedsionkowej. I jeżeli mi rodzice dwulatków, trzylatków, na przykład na konsultacji zgłaszają, że dziecko nie lubi się huśtać, to już jest zastanawiające. Bo generalnie nawet przez trochę ta aktywność powinna być akceptowana. I to świadczy o takiej normie, jeśli chodzi o układ przedsionkowy. Jeśli dziecko bardzo dużo szuka ruchu albo unika tego ruchu, to są takie sytuacje, które nam mówią o tym, że mogą być jakieś trudności. Jeśli chodzi o huśtawki, słuchajcie, oczywiście u niemowląt, wtedy, kiedy dziecko już usiądzie, jeżeli to nie jest jakaś platforma, czy huśtawka, gdzie dziecko, czy hamak na przykład, gdzie dziecko może być w pozycji leżącej. No i słuchajcie, stymulacja proprioceptywna, o czym zawsze, o co pytacie i o czym zawsze rodzice najchętniej się dowiadują, bo jest to najmniej znany zmysł. Właśnie to jest, słuchajcie, to są wszelkiego rodzaju mocne masowania poprzez dociski. To jest masowanie takie mocne właśnie, gdzie przyciskamy, dociskamy malucha. To są wszystkiego rodzaju mocne przytulania. Zabawa, ja bardziej cię kocham, kiedy się ściskamy. To są zabawy w zawijanie w naleśnik, dociskanie piłką. To jest oczywiście kanapka, kiedy ściskamy to nasze dziecko. To są wszelkiego rodzaju zabawy. Tutaj już mam na myśli starsze dzieci, bo maluchy to niekoniecznie, bo to jest nie do końca bezpieczne dla nich, ale to są te wszystkie zabawy gniotkami i zabawkami do gniecenia. Aczkolwiek maluchom proponuję właśnie robić gniotki z balonów, ale też takie zabawki, które, na przykład takie piłki, które dzieci sobie mogą zgniatać. Kiedyś było dużo takich gumowych zabawek. Ja pamiętam jeszcze, jak ja byłam mała, to gdzieś tam zza wschodniej granice rodzice przywozili, a teraz jest mniej tego i wcale to nie jest dobrze, bo też dzieci powinny właśnie móc możliwość sobie ściskać, zgniatać. Ale to, co jest bardzo jeszcze ważne, jeśli chodzi o maluchy, słuchajcie, o te niemowlaki i takie dzieci roczne, półtora roczne, to one uwielbiają dźwigać. Uwielbiają dźwigać, uwielbiają przepychać, uwielbiają nosić butelki 1,5-litrowe z wodą, czy z grzewki wręcz przepychają z wodą. I rodzice często się boją, często mówią, no nie, no bo sobie zrobi krzywdę, bo to jest jakaś przepuklina, więc otóż to nie jest nieprawda. Słuchajcie, i w ogóle, jeżeli dziecko jest w stanie takie cięższe rzeczy sobie przenosić, faktycznie można na to pozwolić. Dobra, słuchajcie, widzę jakieś pytania. Czy powinnam się martwić, że mój syn się zaśnie tylko wyłącznie podczas skakania na piłce lub mocno huśtany w hamaku? No słuchajcie, no to już jest takie do zastanowienia się, bo do 6. miesiąca gdzieś tam dziecko powinno już powoli procesy tej regulacji, samoregulacji, powinno powoli się już uczyć tego. Jeśli to jest tylko skakanie na piłce lub mocne huśtanie, to może trzeba, ja bym się przyjrzała temu bardziej, co tam się dzieje, jak to wszystko wygląda, no, warto by było to sprawdzić. Czy nosidło będzie dobrze wpływało na rozwój czucia głębokiego? Znaczy, nie do końca rozumiem. Noszenie w onosile. Chyba o to chodzi. Tak, no, sierszenie w chustce bardzo dobrze stymuluje propriocepcję, ale też nie może być tak, że cały czas nosimy to dziecko w chustce. Ale trochę tak, jak najbardziej. Więc i chusta, i nosidło, tylko oczywiście nosidło, a nie wisiadło, czyli nosidło ergonomiczne, dostymulowuje propriocepcję.
i czucie głębokie poprzez docisk. Dobra, słuchajcie. I to są te takie zabawy, które rekomenduję dla tych najmniejszych dzieci. A jaki ciężar może dźwigać? Słuchajcie, ja nie jestem w stanie podać konkretnego ciężaru. To widać, że jak dziecko sobie podnosi i chwilę przeniesie. Nie wiem, czy przepchnie krzesło, czy na przykład są takie fajne stopery do drzwi, dzieci sobie noszą. I ja bym w ogóle się tym nie przejmowałaś. Dziecko sobie jest w stanie to podnieść, kawałek przenieść, ma taką potrzebę sensoryczną, to niech się tym bawi. Jeśli coś będzie za ciężkie, to po prostu tego nie podniesie. Natomiast słuchajcie, dzieci roczne, dwulatki, to na co warto zwrócić uwagę, to jest przede wszystkim ruch. Dzieci, które zaczynają być mobilne, one potrzebują ogromnej ilości ruchu. I te dzieciaki, a ja często obserwuję to na zajęciach, że najpierw one fajnie się skupiały, bawiły się na dywanie, a potem nagle wszystkie zaczynają wstawać, stoją przy różnego rodzaju sprzętach i w ogóle nie ma szans, żeby siadły na podłodze i się bawiły, tylko stoją. Taka jest ich taka faza rozwoju. I te roczniaki, dwulatki czasami jest bardzo trudno posadzić na dywanie i z nimi się w jakiś tam sposób pobawić. Wszystko jest w ruchu i w aktywnościach. I ja bym się tym tak bardzo nie przyjmowała, po prostu w ruchu. Ruszamy się, dużo czasu plac zabaw, jeśli nie możemy wyjść, niech się wspina na kanapę, niech schodzi z kanapy, zróbcie tor przeszkód z poduszek, z różnych rodzaju sprzętów, niech wchodzi pod krzesło, oczywiście jakieś tunele, domki z kartonu, że dziecko może przejść, tak? I przede wszystkim dla tych dzieci, tych roczniaków, dwulatków, taka zabawa w ruchu, kiedy one się tak wybawią, jest szansa, że na chwilę siądą na dywan i nie wiem, pobawią się jakimiś brudzącymi zabawami, pobawią się klockami, może jakieś ułożą proste układanki. Natomiast bardzo trzeba im zaspokoić tą potrzebę ruchu. To pamiętajmy, bo one mają ogromnie taką rozwojową potrzebę. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. I też te dwulatki, które są takie bardzo, bardzo, ta zabawa musi przebiegać tak, jak one chcą. I według ich reguł ja bym się tym nie przejmowała. Po prostu to taki etap jest, że dziecko bardzo mocno potrzebuje takiej kontroli. Tam było, słuchajcie, pytanie, sobie cofnę. Bawić się w skoczku. Jaki to jest skoczek? Po pierwsze, sznurki i wiórki. Czy dziecko 11 miesięcy, które samo nie siedzi, powinno bawić się w skoczku? Jaki to jest skoczek? Jaki jest najlepszy wiek? To ja o tym już mówiłam, Lulu, że po 6. miesiącu możemy już na spokojnie, a wcześniej po 3. tak bardzo obserwując się i bardzo ostrożnie, było pytanie o gumowego osła. Fajna zabawka, jeśli dziecko jest już chodzące, stojące, spionizowane. Fajna zabawka. Tak, ale jeżeli dziecko nie chodzi, nie stoi, nie jest spionizowane, to jest za wcześnie na taką zabawkę. Po prostu dziecko musi być stabilne do tego osła. A sznurki wielkie, powiedz mi o tym o skoczku, bo są różne rodzaje skoczków. Są to właśnie takie osły czy krowy do skakania i to jest ok, ale jeśli to jest skoczek taki typu chodzik, tylko że z sprężynami, bądź ten skoczek taki zawieszany u sufitu, to w ogóle wyrzucić. Tu nie ma wieku na taką zabawę. Słuchajcie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wsadza się dziecko i odbija się na paluszkach. Do wyrzucenia taki skoczek. To w ogóle nie polecam. Nie, no nie. No to musi. Jedyna jakaś sytuacja, którą sobie wyobrażam, to być może to jest dziecko, które już chodzi i jest wsadzone na chwilę, ale w ogóle generalnie. Nie, odbijanie się na paluszkach to jest najgorsze, co może być. Wszyscy fizjoterapeuci to potwierdzą, czy mamy tu jakiegoś fizjoterapeutę, widziałam, to please, dlaczego odbijanie się na palcach to jest w ogóle nieprawidłowy wzorzec i dziecko, jeśli ma skakać, to niech to robi samo w sposób naturalny, lepiej jak będzie skakało na kanapie na przykład, niż w tym skoczku. Skoczek w ogóle oddać, znaczy nawet nie oddać, bo to nie, lepiej nie. Dziecko chodzi na kolanach, ma roki 3 miesiące. A czy dziecko chodzi normalnie?
tak? Na stopach, czy to jest, czy tylko chodzi na kolanach? Dobra. Dobra, słuchajcie, i lecimy dalej. I jak mamy już przedszkolaki, bo czas nam już jest godzina, jak mamy przedszkolaki, to słuchajcie, wszystkie te zabawy, o których mówiłam, spokojnie możemy robić z przedszkolkami, tylko one potrzebują więcej takiego pokierowania, trochę potrzebują jakiegoś zadania i potrzebują więcej też takich, oprócz aktywności ruchowych, tu możemy zwrócić uwagę na zabawy manualne, czyli więcej bawić się, jeśli chodzi o motorykę małą, o ćwiczenie paluszków, tylko nie polecam, żeby te zabawy były przy stoliku, ale o wiele fajniej bawi się na podłodze i w ten sposób. Więc takie zabawy dla przedszkolaków. Oczywiście tych zabaw dla przedszkolaków na blogu znajdziecie bardzo dużo, bo tak jak mówiłam, te wszystkie zabawy możemy zmieniać im tylko stopień trudności. Natomiast co jeszcze, słuchajcie, chciałam Wam pokazać jeszcze. Aha. Czy tutaj mam książkę? Nie. Chciałam Wam jeszcze pokazać, bo często pytacie, jeśli chodzi o zabawy słuchowe, czy zabawy wzrokowe, nawet jeśli to są przedszkolaki, ja cały czas jestem zwolennikiem jakichś takich prostych aktywności, zabaw przy okazji. Jeśli chcemy się bawić słuchowo czy wzrokowo, to proste zabawki, proste instrumenty wzrokowo, to też oczywiście czy puzzle, czy układanki jak najbardziej, ale nie ma potrzeby jakiejś specjalnej stymulacji tego zmysłu wzroku. Słuchajcie, widzę, że bardzo dużo pytań, ale to już pytacie o objawy. Czy na przykład dziecko ma 8,5 miesiąca, nie zawsze lubi się przytulać. To też pytanie kiedy, ale to, że dziecko nie lubi się przytulać, to jest jeden z takich czynników ryzyka zaburzenia integracji sensorycznej. Na pewno zrobimy w przyszłym tygodniu live'a, ok? I zrobimy sobie jeśli chodzi o te objawy. Nie chce 9-miesięczne nic układać. Chodzi przy meblach. Wstawać, chodzić po schodach. Wszystko dobrze. Jest w normie 9 miesięcy. Nie musi układać. To jest też ten etap, kiedy ono ćwiczy tą umiejętność chodzenia, wstawania i nie musi, jest na tym tak skoncentrowane, że te inne funkcje gdzieś na ten moment zostają odstawione. Nie ma się co przejmować. Zresztą, słuchajcie, tak naprawdę układanie to też trochę za wcześnie rodzicom tutaj się wmawia, że dziecko musi puzzle układać czy sortery. Spokojnie, roczniak w ogóle nie musi jeszcze potrafić układać sortera. Nie, nie, nie. Roczniak to jeżeli włoży kółko na patyk, czy kółko do dziurki, i to już jest wystarczające. Tak, to wystarczy. Nie ma się co przejmować. Słuchajcie, chciałam jeszcze odpowiedzieć na takie trzy pytania tutaj i jeszcze, które sobie zapisałam wcześniej. Zabawy pomagające zasnąć. O to pytacie, o wyciszające, dostymulowujące czucie głębokie. Przede wszystkim to są zabawy, które pomagają zasnąć, czyli masowanie, ściskanie, dociskanie, mocny masaż. To są zabawy, które stymulują czucie głębokie. Jest wpis na blogu o zabawach stymulujących czucie głębokie, o czuciu głębokich. Tam, słuchajcie, odsyłam, ale też od razu Wam powiem, że w przyszłym tygodniu pojawi się wpis o zabawach wyciszających, konkretne zabawy wyciszające, więc też będzie można sobie dostosować. I dostałam pytanie, czy można robić za dużo sensu zabaw? Można. Słuchajcie, nie ma też jakiegoś przepisu ogólnego na te zabawy, że to ma być pół godziny dziennie, godzina dziennie, 3 godziny dziennie, to za dużo. Aczkolwiek pamiętajcie, chodzi o to, żeby nie przesadzić z tymi aktywnościami, zwłaszcza wzrokowymi, słuchowymi.
że jeżeli chcemy tak celowo się bawić z dzieckiem, to przede wszystkim właśnie aktywności dotykowe, ruchowe i proprioceptywne. Zawsze te proprioceptywne będą najbardziej takie bezpieczne, wyciszające, uspokajające. Natomiast obserwujemy własne dziecko, jak ono reaguje. To jest bardzo ważne. Jak dziecko reaguje na daną zabawę, bo dotykowo też może być wrażliwe i dana zabawa może mu nie pasować. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. Czy to normalne, że po bujaniu na piłce w kącu dziecko budzi się w nocy na parę godzin? Tu musiałabym więcej wiedzieć. To słuchajcie, trudno jest odpowiadać na takie pytania. Jakim wieku jest dziecko, kiedy się wybudza, czy to może być jakiś okres trudny, rozwojowy. Tutaj słuchajcie, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Zabawa na zmysł równowagi dla czterolatka. Wszystko to, co związane jest z ruchem, czyli tak, skakanie, bujanie, kołysanie, huśtanie, wspinanie. Bardzo fajna taka zabawa jest, słuchajcie.